Szukalski był w Krzeszowicach. Szukalski chodził tu w Krzeszowicach. Dzień dobry Państwu. Pozwolą Państwo, że usiądę. Jest mi niezmiernie miło, natomiast czuję się trochę taka przybita do ziemi tym, co Pani powiedziała, że mam tak ogromną wiedzę. Myślę, że nie mam aż tak ogromnej wiedzy, niestety, bo zbyt krótko z profesorem miałam okazję obcować. Natomiast opowiem moje takie emocje związane ze spotkaniem z profesorem, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, od czego się moja przygoda jakby z panem profesorem zaczęła. Zaczęła się tak naprawdę praktycznie przed moim urodzeniem, dlatego że w moim domu rodzinnym, w pokoju, w którym mnie potem przyszło mieszkać, wisiał obraz pana profesora. To był pejzaż, czyli jeden z nielicznych takich obrazów, które powstawały o tematyce krajobrazowej u profesora. Pejzaż z dwoma sosnami, dwoma płonącymi sosnami, które dla mnie jako dziecka przypominały bardziej dwie rozmawiające ze sobą kobiety. Bardzo taki symboliczny obraz, którego ja jako dziecko nie kojarzyłam w ogóle z pejzażem, tylko właśnie z rozmawiającymi ludźmi. To było moje pierwsze spotkanie z panem profesorem. Drugie spotkanie, takie już bardzo świadome, to spotkanie, podczas którego mogłam widywać pana profesora na przykład w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Byłam na otwarciu między innymi w tego muzeum. I rozmowy z panem profesorem o twórczości, o tym, czym jest sztuka. I potem tak jakby samo z siebie wyszło to, że kiedy przyszło mi pisać pracę licencjacką na studiach, i zaczęłam szukać tematu, to natychmiast pojawił się pomysł, żeby napisać coś o panu profesorze. Poszłam z nieśmiałym pytaniem do pana Mariana Konarskiego i zapytałam, czy zgodziłby się udzielić mi czegoś w rodzaju wywiadu na swój temat i poopowiadać ze mną o swojej twórczości. Ku mojej radości zgodził się. I przez kilka miesięcy dane mi było regularnie bywać w domu pana profesora i rozmawiać z nim o tym, czym była sztuka dla niego i o tym, jak ta sztuka u niego się pojawiła, kiedy zauważył, że ta sztuka to jest jego pomysł na życie. To były urocze spotkania z bardzo takim uroczym człowiekiem, który zawsze podejmował mnie herbatką i ciasteczkami. Od tego zaczynaliśmy, to był taki rytuał. A potem rozpoczynała się opowieść. Opowieść, która była takim płynącym potokiem słów, opowieścią życia pana profesora, nielicznymi moimi wtrąceniami i pytaniami dotyczącymi tego, jak z tą sztuką się jak z tą sztuką było, przyszło mu żyć i czym ta sztuka dla niego była. Pamiętam pierwsze takie wspomnienie ze spotkania z panem profesorem, na którym on opowiadał taką anegdotę ze swojego życia. Bodajże miał wtedy 3 albo 4 lata, kiedy na podłodze domu rodzinnego, który wtedy jeszcze znajdował się w Chrzanowie, narysował pierwsze swoje dzieło węglem, który wypadł gdzieś tam z piekarnika. No i musiało to być niezłe dzieło, dlatego że rodzice postanowili zakupić małemu Marianowi wtedy kredki, farby i pozwolić mu wyżywać się artystycznie już na kartonach. Bardzo szybko talent u pana profesora się ujawnił, bo w wieku lat 9 wykonywał już naprawdę bardzo dobre, praktycznie profesjonalne portrety ołówkiem. Gdy był całkiem młodym człowiekiem, w wieku 20 lat wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych, 19 tak naprawdę, wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, ale bardzo szybko zorientował się, że to niekoniecznie jest droga dla niego. Dlaczego? Dlatego, że
W Krakowie wtedy panował na Akademii Sztuk Pięknych akademizm i liczyło się tylko to, co powiedział profesor. Nie można się było wychylać, bo jak się człowiek wychylał, to było to źle widziane. W czasie, kiedy wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych, poznał Szukalskiego i tu zrodziła się fascynacja sztuką Szukalskiego, który odrzucał akademizm i to, co wtedy w Polsce na akademiach uprawiano, brzydko mówiąc. Zafascynował Konarskiego w Szukalskim ten nowatorski pomysł na oddawanie sztuki, na oddawanie życia bez wstępnych szkiców, bez oddawania jakby realistycznego wyglądu natury, tylko przez jego przetwarzanie. Szukalski był taką osobowością, dość mocną osobowością twórczą i w ogóle bardzo mocnym charakterem. I myślę, że mógł fascynować wielu młodych ludzi w tym czasie. Zresztą zafascynował, bo wiecie Państwo, że zrodził się szczep Rogate Serce. I ludzie, którzy mieli do czynienia z Szukalskim, bardzo szybko poddali się idei, którą Szukalski pokazywał w swej pogardzie do polskiej sztuki, którą uznawał za prowincjonalną i za zbytnio poddaną sztuce Zachodu, której nie uznawał. On odrzucał także styl malarski i uprawianie malarstwa kolorystycznego. Jemu podobało się tak naprawdę rysowanie dość proste ołówkiem, taka trochę geometryzacja kształtów i to początkowo Konarskiego faktycznie zafascynowało. Po roku z Akademii został relegowany i to Państwo pewnie wiecie, jako szczepowy i Marzyn z Krzeszowic, szczepowy herbu, szczepu Rogate Serce, miał kilka wystaw wspólnych z Szukalszczykami, ale po jakimś czasie stwierdził, że to chyba nie jest droga dla niego. Wydawało mu się, że zbyt wszyscy zbliżyli się do twórczości Szukalskiego i tak naprawdę odtwarzają to, co sam mistrz wykonuje. I Konarski był przekonany o tym, że on zatracił swoją osobowość twórczą i że jednak także to nie jest jego droga. Czyli ani akademia, ani odtwarzanie tego, co chciał Szukalski, nie było jego drogą twórczą. No i ich drogi się rozeszły na jakiś czas i przez kilka lat profesor tworzył taką bardzo kolorową swoją sztukę. Wtedy powstawała cała masa portretów i tu ja nie będę Państwu opowiadać może o samej twórczości, bo Państwo doskonale wiecie, jak tworzył Konarski, co na jego obrazach można było zobaczyć. Natomiast co dla mnie było ważne, pan profesor opowiadał mi, że po tej rocznej, czy tam półtora rocznej fascynacji Szukalskim, on skończył w takiej atmosferze troszkę skandalu z Szukalskim swoją znajomość. Szukalski nawet go tam nazwał bodajże zdradarem i nie bardzo chciał dalej podążać drogą mistrza, więc wystąpił z tego szczepu, stworzył swoją sztukę własną. I zaczął poszukiwać tego, co w latach 20-30 w Polsce zaczęto szukać w ogóle w Europie. Zaczął się liczyć aspekt psychologiczny i emocjonalny człowieka w twórczości, nie tylko odtwarzanie. Pojawiły się, jak wiedzą Państwo, nowe trendy w sztuce i Marian Konarski również poszukiwał swojej drogi i tego, jak ten świat przedstawić. Ponieważ był osobą, która był człowiekiem o głębokiej wrażliwości i głęboko emocjonalnym, to też poszukiwał tego, co w życiu jest sensem. I tak chyba przez całe swoje życie twórcze poszukiwał tego sensu i poszukiwał emocji i tego drugiego dna. I dlatego myślę, że malował w sposób taki literacki i pisał w sposób malarski. Dlatego, że cały czas poszukiwał czegoś innego. Cały czas szukał czegoś, co może odkryć i co może w swojej twórczości pokazać. Dla mnie był na pewno w tamtym czasie mentorem i absolutnie urzekł mnie swoją osobowością.
I dla mnie był taką ikoną Krzeszowic, ten starszy pan, dla mnie już wtedy, przechadzający się z parasolem w nienagannie skrojonym garniturze, zawsze w krawacie, mówiący każdemu z uśmiechem dzień dobry i rozmawiający z każdym chętnie na ulicy, gawędzący sobie, to była taka wizytówka Krzeszowic troszkę. Brak takich ludzi, brak takich osobowości w tej chwili i myślę, że warto pamiętać o profesorze, warto pamiętać o tym, że każdy z nas całe życie poszukuje. Pan profesor poszukiwał mimo swoich lat 90 i nawet chyba w ostatnich latach swojego życia napisał, że tak naprawdę dopiero teraz dostrzega czym jest życie, ale i tak nadal poszukuje tego sensu. Myślę, że jego twórczość dzisiaj na nowo poznana może mieć wpływ ogromny i na mieszkańców Krzeszowic, i na mieszkańców Polski. Może zostanie także doceniona na świecie, chociaż myślę, że bardziej jest doceniana na świecie niż w samej Polsce, bo trzeba pamiętać o tym, że profesor miał wystawy i w Austrii, i w Paryżu, i prawdopodobnie miałby także w Stanach, ale niestety po wystawie paryskiej, którą miał w 1964 roku, zdarzyło się tak, że to było takie zderzenie z rzeczywistością. Brak funduszy spowodował, że nie mógł wysłać swoich prac do Stanów Zjednoczonych na wystawę i prawdopodobnie przegapił jedną z największych okazji w swoim życiu, bo gdyby ta wystawa miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że o twórczości Konarskiego i o samym Konarskim mówilibyśmy w zupełnie innym kontekście dzisiaj. Byłby na pewno bardzo znaną osobistością twórczą i myślę, że znalazłby się w panteonie najwybitniejszych postaci XX wieku. Cóż, tyle z takich ogólnych moich wspomnień o panu profesorze. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, ja chętnie odpowiem. Jeżeli nie, to bardzo, bardzo dziękuję za moją krótką refleksję na temat pana profesora. Dziękuję bardzo. Marian Konarski z tomiku Listy bez odpowiedzi. Ta chwila. Niebo na szybie okna matowo przygasające. Chmurki. Gąsienica liliowa i bursztynowa brosza słońca, a w tle jak drugie zdjęcie na tej samej kliszy, cień pastelowy, różowy obrys twarzy, dużo bieli i ręka oparta na klamce, szyba brzękła, jeszcze ją słyszę. Twarz wyraźnieje w otworzonych już oknach. Uśmiech z warg zdmuchnięty. Spada góry prosto w dłoń żegnającą. Czy tak było? Gdzie ta chwila została? Niech trwa. Tu, siostro biała. Na początek takie dwa małe sprostowania. Mój ojciec nie był profesorem. Nie był profesorem. On zawsze był przeciwny Akademii Sztuk Pięknych. Uważał, że Akademia Sztuk Pięknych wykoślawia artystów, że powinni się sami rozwijać. On uzyskał wprawdzie dyplom Akademii Sztuk Pięknych w latach chyba 60. Chyba w 60., tak. Ale tylko po to, żeby móc wystawiać rachunki. Ponieważ za czasów PRL-u artyści nie mogli sprzedawać swoich dzieł, jeżeli nie byli w tak zwanych pracowniach sztuk plastycznych. A żeby być w tej pracowni sztuk plastycznych, on musiał mieć dyplom. Więc on eksternistycznie zrobił ten dyplom, ale nigdy nie miał żadnych ambicji, żeby być profesorem, więc to jest taki tytuł umowny. No miło, że pani używa tytułu profesora, ale on nie lubił. Tak samo jak on nienawidził, że ktoś mówił o nim, że jest plastikiem. Plastykiem. On mówił, że on nie jest plastykiem,
Nie, on mówił, że on nie jest plastikiem. Nie, on nie jest plastykiem, on jest malarzem. Strasznie nie lubił słowa plastyk. I to jest takie tylko po prostu sprostowanie. To nie jest tytuł, aczkolwiek dla mnie pan profesor to był pan profesor. Dla mnie był profesor. Jedno jeszcze sprostowanie. Wystawa w Stanach Zjednoczonych odbyła się. To było przeniesienie wystawy, która była w warszawskiej Zachęcie w 1989 roku. Ta wystawa została rok później przeniesiona do Chicago, do Muzeum Polskiego w Chicago. Także ojciec miał olbrzymią wystawę w Chicago, w Muzeum Polskim. Także to się wszystko odbyło. Nasze spotkanie było rok temu. Co się zmieniło? Bardzo dużo się zmieniło. W ogóle w recepcji odbioru dzieł Szukarskiego i mojego ojca po prostu dzieje się bardzo dużo. Po pierwsze, wszedł do telewizji, do sieci Netflixa film o Szukarskim Irka Dobrowolskiego. To jest reżyser warszawski, który 5 lat robił film o Stanisławie Szukarskim, sfinansowany przez Leonardo DiCaprio. I ten film zrobił na świecie furorę nieprawdopodobną. Ma 60 wersji językowych. Jest wyświetlany w 160 krajach na całym świecie. Więc żaden, mówię to z całą odpowiedzialnością, żaden polski artysta nie ma takiego filmu. To jest film gigant. To jest film, który trwa prawie 2 godziny, ale który jest... No jest w językach różnych, po chińsku jest tłumaczony, po indyjsku, w różnych narzeczach. Także ten film ludzie zobaczyli na całym świecie i film jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. W ogóle technika zrobienia tego filmu jest... wspaniała. 300 osób pracowało przy produkcji tego filmu. To jest produkcja hollywoodzka. Wielka produkcja. Niestety tylko mogą to zobaczyć widzowie, którzy mają abonament Netflixa, ponieważ nie jest ten film do zobaczenia poza Netflixem. To jest sprawa Szukarskiego. Szukarski był w Krzeszowicach. Szukarski chodził tu w Krzeszowicach w 1957 roku, ponieważ Szukarski mieszkał przy ulicy Długiej 20 u mojego ojca przez 3 czy 4 dni i chodzili tutaj na spacery. Pani Basia, nie wiem, czy w 1957 roku była już na świecie, czy nie? Och, nie, tak, bo ja tak... pamiętam, znaczy pani rodzinę pamiętam bardzo dobrze. I dzieci, które tam były, też pamiętam, tylko nie wiem, czy panią pamiętam jako małe dziecko, jako takie chyba wózko. Tak. I to jest tak, to jest film w Netflixie. Genialny film, wzruszający. Naprawdę warto ten film zobaczyć. To jest jedna sprawa. Następnie trwały starania o wystawę Wielką Szukarskiego w Muzeum Narodowym. Pani Zofia Gołubiew, która była dyrektorką, przyrzekła, że będzie wystawa Szukarskiego w Muzeum Narodowym. Niestety odwołano panią Zofię Gołubiew i teraz w ogóle nowe kierownictwo nie myśli o tej wystawie. Potem był plan, że będzie w Warszawie Muzeum Narodowym i taki wicedyrektor Piotr Rybson, który ze mną kilka miesięcy korespondował, powiedział, że na pewno będzie wielka wystawa Szukarskiego w Warszawie. Ale przecież z dnia na dzień w ubiegłym roku odwołano dyrektora Rybsona i przyszedł zupełnie dyrektor nieznany, zupełnie nie mający wielkiego pojęcia o Szukarskim. Został dyrektorem Muzeum Narodowego i
całe plany są nieaktualne. Ale inicjatywę przejęło Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. I 22 kwietnia w przyszłym roku jest otwarcie wielkiej wystawy Szukalskiego i Szczepu Rogatego Serca w Bytomiu. I tam będzie bardzo dużo dzieł mojego ojca i wszystkie z całej Polski Szukalskiego jest bardzo mało tych rzeźb, można na palcach wyliczyć. Ale ojca będzie dużo, ma być wystawiane ponad 20 rzeczy mojego ojca na tej wielkiej wystawie w Muzeum Górnośląskim. Państwu dzisiaj przywiozłem trochę ostatni numer kwartalnika, który od niedawna wychodzi, nowy napis, robiony przez bardzo młodych ludzi. I ci młodzi ludzie zgłosili się do mnie 3 miesiące temu i mówili: wie pan co, myśmy zobaczyli dzieła pańskiego ojca, my nie widzieliśmy, że był taki artysta. I prosili mnie o zdjęcia, a potem mówi: a to jest bardzo ciekawe, to myśmy o tym nie wiedzieli. I cały ten ostatni numer nowego napisu, nie wiem, czy ktoś jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze nie dostał, ja jeszcze kilka egzemplarzy mam. Cały ten numer postanowili zilustrować zdjęciami obrazów mojego ojca i Szukalskiego. Także jest to rzecz bardzo, bardzo ciekawa, że młodzi ludzie sami odkryli ojca. Ja im nic nie powiedziałem, oni się sami do mnie zgłosili. Im się to tak podobało, że zamieścili chyba w ogóle 40 zdjęć obrazów zarówno ojca, jak i Szukalskiego. No to ja miałbym tyle. Ja dziękuję bardzo wszystkim.